just wanna know. Hej, dzień dobry, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie, mały falstart we wczorajszym dniu, no bo przecież zapomniałam o moim case'ie na telefon. Jaki słodziaszek! Nie wiem, co to było, dobra, nie było tematu. Ale w informacji pod filmem nadal macie kod zniżkowy na AliExpress. Z tym oto cudem, jeżeli chcecie, zerknijcie. Tam jest wszystko bardzo dokładnie opisane. Na kolana. Tak, słyszycie pralkę, jeszcze minuta została. Aleńka tak wiruje, że nie wiem, czy ty nie wyskoczysz tu drzwiami zaraz albo oknem. Ty się trochę uspokój. Mam jeszcze jedno pranie, bo pościel zmieniłam, więc sobie wstawię. I tak, już się przebieram, bo jestem jeszcze w piżamie od góry. I o, to też przy okazji idzie do prania już. I idę teściowej zanieść money, money, bo będą dwie paczki. Jedna dla Dawida, bo coś tam mu się w maszynce do golenia zepsuło, jakąś część sobie zamówił. A ja zamówiłam coś strasznego. Znaczy nie. I strasznego, i nie. Bo zależy, jak to odbierać, bo może być tak. To będzie piękne, fantastyczne, cudowne, wspaniałe. I może być straszne, bo nie wiadomo, czy to wytrzyma u nas w domu. No to zobaczycie za chwilę, albo pewnie już wiecie, nie? Wielka tajemnica. Tajemnica Sagali. Pamiętacie to? Teraz muszę aż wygooglować. No, dalej, kończ maleńka, minuta miała być, a ty co? Helikopter ląduje! Nie wyląduje. Może i wyląduje. O, thank you! I tym oto sposobem mój sweterek z lumpka świąteczny, w którym zamierzam paradować we vlogmasie jak najwięcej, wędruje na grzejniku. Nie jest jeszcze taki brzydki, nie? Galanty, chłopuniu. Rudolf. Nie czerwononosy. Czerwono-biały. Biało-czerwony. Coś tu nie gra. No i jest, moi drodzy. Wielkie, ogromne. A w takie ogromne rzecz pudło. Nie jest aż takie strasznie ciężkie. Ja pindolę, ale problemy techniczne to są. O ludź. Czujecie to? No czujecie to? Wiem, nie czujecie tego. Jeżeli chodzi o obiad, to dzisiaj jest takie warzywa na patelni. Kukurydza, trochę pieczarki, papryki, cebuli, czosnek, fasolka ciemna, trochę pasaty. Po meksykańsku, z przyprawą meksykańską. Mam paczkę z AliExpress, w sumie dwie. Tak, jedną paczkę od Wicki, super. I słuchajcie, no to co zamówiłam, to jest choinka po prostu. To nie jest film sponsorowany, to jest po prostu choinka, która... Nie wiem, wpisałam sobie w Google, szukałam choinek i... I o, stawiamy znowu na sztuczną, ale oczywiście nie będziemy jej jeszcze otwierać. Co do ozdób świątecznych, to jakby to powiedzieć, ozdoby świąteczne lada dzień powyciągam. Choinkę chciałam ubrać w Mikołajki 6 grudnia, a u mnie ogólnie, ja zawsze to mówię co roku, że się ubierało choinkę tak z tydzień przed, kilka dni przed albo w dniu Wigilii, ale z racji tego, co robię, ten vlogmas i tak dalej, no to po prostu no, dostosowuję się do tego, co robię i dlatego ubieram choinkę szybciej i niektórzy uważają to za durnotę, ale uwierzcie mi, że gdybyście robili też to, co ja albo inni vlogerzy, to też byście tak robili, więc no. Bazyl, akceptujesz choinkę? No, 15 pranie, wszystko schnie, tunel miłości. Malwina jest w tunelu miłości chyba. Tak mi się coś wydaje. Malwiunia? O, Malwiunia! No pewnie, że jest Malwiunia. Chodź, Malwiunia. Tunel miłości zajęty. Och. Tak właśnie patrzę na te suszare, co ja mogę wam... O, zobaczcie, jaką fajną bobę sobie kupiłam. W lumpie. Więc jedna boba. I w sumie co tu są? Tu jest sukieneczka taka właśnie na lato. Takie coś bielutkie. I spodnie. Dwie bluzki. Ja wam to pokażę jutro, jak to wyschnie. O, bo tak to sobie możemy podyskutować. Jeszcze jedne lampki kupiłam. Te są chyba krótsze niż te, które kupowałam wczoraj w Biedronce.
Kupiłam je w Dino u nas, w markecie, bo u mnie jest właśnie Dino. I chcę zobaczyć, czy działają. I znowu wybrałam ten kolor ciepły, nie ten zimny. On mnie tak, nie wiem, on mi się podoba i mi się nie podoba. No, działają super, fajnie. Także ekstra. No bo ta choinka będzie duża, więc podejrzewam, że naprawdę braknie mi lampek. I mam nadzieję, że te trzy zestawy, które teraz kupiłam, akurat będzie na drugą połowę choinki. I te, które były w zeszłym roku, wszystkie działają, także no, trzymajcie kciuki, nie? Się zachciało, to się teraz ma. Matko, jak ja wyglądam. Jak przez okno. Zobaczmy może, jak wygląda chociaż ta choinka, co? Łożesz! Wiecie co? Włączyłam? Włączyłam. Piję herbatę z miodem i z cytryną. I... O, Ryszard, ty draniu. I mi jest tak gorąco w tym sweterku, żeby to... No właśnie, nie. O matko kochana. A to, że to stojak, tak? Tak. Tak. Stojak. A ja bym chciała zobaczyć chociaż, jak wygląda jedna część choinki, czy wiecie, czy jest taka wypłowiała, czy nie. Ale ja jej chyba nie wyjmę, wiecie? Ale ja nie chcę jej na razie wyciągać. Chciałabym, żeby ona posiedziała w tym kartonie. Jezu, jakie to ciężkie jest. Nie, nie wyjmiemy. Szał nie ma dupy, nie urywo, jak to się mówi. Miała być gęsta. No zobaczymy, jak się rozłoży. Dobra, na razie nie wyciągam jej jednak, bo... O! Ja pierdzielę, że jestem ugotowana teraz w tym sweterku. Nie, no zaraz się tu rozbiorę po prostu przed kamerą. Ryszard, pomóż mi. Pomóż mi, Ryszard. Ty draniu. Chodź, Rysi. Bierz główkę małą swoją i chodź mi tu pomóż. No, poszedł sobie na kanapę, o. Rysi. Nie pomożesz mi? Dobra, w takim razie prasujesz. Wybieraj, albo choinka, albo prasowanie. Proszę mi tego nie obgryzać. No, oczywiście, kto? Mała główka jest aktyw. Założyłam... Kolejny pocącą się rzecz. Znaczy w sensie, o zobaczcie. Ten sweter, dlaczego mówię, że sweter brzydki? Bo te świąteczne swetry, wiecie o co chodzi? One są po prostu, niektóre są naprawdę wstrętne i ohydne. I mam zajebiste. No kuźwa, za... No zajebiste okulary, no. 4 zytki. Albo 3,50? W Dino. Yo. Nie, naprawdę. Ej, ale nawet twarzowe, nie? Wygląda lepiej niż przed chwilą. I pokażę wam strój, który zamówiłam z AliExpress. Dlatego ja wam ciągle mówię o tej współpracy, którą mam z Ali. Bo zamówiłam sobie 3 stroje. Chciałam powiedzieć, że mi szkła zaparowały. Zamówiłam sobie 3 stroje i zobaczcie, one niczym nie odbiegają od strojów kąpielowych takich, które możecie kupić w sieciówkach. I ja mam już 3 albo 4 stroje, które już były na wakacjach ze mną. Używałam je w ogóle bez problemu. Nic piorę, nic się z nimi nie dzieje. I zamówiłam sobie cały. I za niego zapłaciłam chyba 15 zł, bo zamówiłam 3. Jeden taki różowy, pokazywałam we vlogu, zapłaciłam za niego 7, 8 albo 9 zł z tą zniżką. Za ten zapłaciłam chyba 15 i zamówiłam jeszcze jeden, za którego zapłaciłam 2 dychy. No to, no sorry, ej. To łącznie za 40 zł mam 3 stroje, nie? No. I słuchajcie, on jest cały czarny. Czekajcie, czy to będzie widać. Cały czarniutki po prostu. I tu mamy ramionka i tu wiecie, taka falbanka super na tym jest. O. Wiecie o co chodzi? I to tak wiecie, jeżeli ktoś też jest, ta falbanka też ma fajnie na przykład, że tutaj się tak nie zwraca uwagi, tylko wtedy ona tak wiecie, odwraca uwagę, się patrzy na tą górę. Te ramionka oczywiście można też sobie schować i jest taki o. Ej naprawdę, no jakościowo to jest wszystko to samo co było. Tu są normalnie z przodu, jakby ktoś pytał, bo tu jest przód, tu są normalnie 2 poduchy takie włożone. Więc jak ktoś jest taki wklęsły jak ja, to będzie miał trochę więcej. Można sobie wypchać jeszcze. Nie, no ale naprawdę, no bez kitu. I ja sobie właśnie zakładałam nowe konta, założyłam sobie kilka nowych tych kont, bo korzystałam ze swojej właśnie promocji. No i słuchajcie, no za takie pieniądze, jak znajdę, bo ja mam kilka maili właśnie tam, i jak znajdę, to wam wrzucę link informacji pod filmem. Jak zapomnę, to mi drzeć się na mnie w tych komentarzach, że zapomniałam znowu. I słuchajcie, dostałam kalendarz od mojej widzki, ale zobaczcie jaki.
normalnie z kotami i zaraz wam pokażę, bo aż sama jestem ciekawa, jak to wygląda. I tu mamy odlitki chyba, tak? Są dwie widokówki odlitki? Dobrze ja mówię? Tak, odlitki. Dziękuję bardzo serdecznie. Dostałam również magnes, zobaczcie. Jakie zagramaniczne numery to są. Nie? A w ogóle paznokcie mam straszne, dobra, wiem. Ale my dzisiaj nie o tych paznokciach. Więc słuchajcie, dostałam przecudowny kalendarz z kotami. No i właśnie Lidia napisała, że... O, jak zobaczyłam ten kalendarz, to od razu pomyślałam o tobie i twoich kotach. Tak. To prawda. Boże, mój mir! No prawie jak mój mir. O mój Boże, mój mir. Czekajcie, bo wzięłam nożyk, żeby to rozpakować. Ale zarąbiste. I ja będę miała tyle mirów. Tyle moich mirów, tyle moich rysiów, tyle malwinek, tego wszystkiego. I jak to teraz ma działać? Aha, że to będzie jakaś podkładeczka, ja rozumiem, tak? Dobra, zaraz do tego dojdziemy. Aha, i ja sobie tak będę ten... Aha! Mój mir! Znowu mój mir! A jest jakiś baziel? Na bank jest tu jakiś bazil. Ej, i to z dwóch stron jeszcze. Ja pierdziule, ile kotów. No teraz to już się okicham. Dzięki, super prezent w ogóle, naprawdę. Na pewno będzie... No mój mir. No matko, dziękuję bardzo serdecznie. Litko, życzę ci wszystkiego dobrego na święta. Super, dziękuję bardzo. Postawię sobie na tym, na biurku. Znając, że to Dawid mi będzie chciał zajumać. A ja nie dam. No jak teraz pokażę swoją inteligencję, jak to wkładam. Może okulary zdejmę, że mi to przeszkadza? Stoi! Stoi! Ha! Okulary jednak mi chyba w tym pomogły. Dobra. Herbatka u tatka. O mój ty Boże, jedyny, jakie paznokcie. Ja nie wytrzymam za chwilę. Muszę to zmyć. Chodź mój mir. Chodź tu mój mir, bo na kalendarzach było tyle mirów, a teraz mój mir jest na żywo. O, zobacz, jakie mamunia ma okularki. Tu patrz na mnie. Całuska dostałeś ode mnie. Jesteś niezadowolony, nie? Wiesz, że tak trzeba. Chwilę trwaj. Nie, Mira się najbardziej tuli, nie? No. Dobra, i teraz tak. Może na jakiś neutralny pomaluję, albo na czerwony już, co? Przecież vlogmas, nie? A idąc w ogóle tym całym tokiem myślenia, to wiecie o tym, że praktycznie jest wszystko świąteczne. Będą zasłony świąteczne, obrus. Naprawdę, śmiem twierdzić, że nawet, kurczę, jakieś naczynia, kubki. A wiecie, że ja nie mam świątecznych pościeli? Ja? Nie mam świątecznej pościeli? No nie mam. Aha, ja mówię, co tu się dzieje? A tu Bazyl chrapie. I... Bazyl! Jezu, jakie to słodkie, no spójrzcie, jak Bazyl... Przykleiło się. To znaczy, przystało się. Zobacz, jak Bazyl chrapie. Bazyl! Jaki ty jesteś słodki! Dostaję od was dużo pytań odnośnie tego, co robię, że co roku mam w domu choinkę. No biorę, rozkładam, ubieram i tyle. Nie, chodzi o to, że co ja robię, że nie mam strat w domu, jeżeli są koty. Znaczy, czy w 100% nie mam strat? Gdzieś tam czasami coś się... ale nie miałam takich akcji, że na przykład, wiecie, wracam do domu, o, choinka leży. Nie, nigdy nie miałam takich rzeczy. Nie mam jakiejś złotej rady, po prostu... Ubieram, co ma być, to będzie. W tym roku będzie największa, w tym roku jest też czwarty kot, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak Malwinka sobie poradzi z tym kawałkiem zieleniny. Nie mam, naprawdę nie mam żadnej rady. Pamiętajcie tylko jedno, że kot jest zwierzęciem, przy którym trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości i którego również w jakiś sposób da się wychować. Ja nie mówię, że moje chodzą jak owczarki niemieckie, wiecie, przy nodze i robią siady, podaj łapę. Chociaż kota też się da tego nauczyć, nie? Ale... Da się po prostu nad wszystkim zapanować i tyle. No nie mam, naprawdę nie mam jakiejś cennej rady takiej, żeby wam coś powiedzieć. No nie mam. Często po prostu też na przykład jak widzę, że kot podchodzi do czegoś, czego nie może robić,
Na przykład, gdy zaczyna chcieć, nie wiem, obdrapywać kanapę pazurami, czy no nie wiem, cokolwiek innego, gdy widzę, że zbliża się do mojego kwiata, albo gdy wskoczył na parapet i widzę, że chce się tam zacząć obkręcać i wiem, że on o tym nie wie, ale ja to już wiem. W ogóle zaczynam sobie zdrapywać lakier zamiast się pozmywać, czy inteligentne. To na przykład ja wtedy unoszę głos, albo robię psik, psik, wiecie, i kot wie, na co ma reagować i wie, że tego nie wolno. I na przykład przy choince też tak robię. I ja żadnych innych patentów nie mam, nie wiem, ja ich nie psikam wodą, ja nic nie robię. Kiedyś też to próbowałam, to patrzyli na mnie jak na debila, co ja robię, w ogóle śmigus dyngus czy co. Nie, poważnie, także u mnie jest tylko to, że oni wiedzą, reagują, że jak się czasami papę wydrze w tym i w tym momencie, albo w taki sposób, to że nie wolno. Oni sobie myślą, dlaczego znowu czegoś nie wolno. No nie ma złotej rady, po prostu tak jest, a nie inaczej, więc ubierajcie, chrońcie ją, ostrokołem ją obłóżcie jakimiś siatkami. Takie te, jak to się na drzewo, jak się rzuca na czereśnie. Może jakoś pójdzie. Nie no, nie wiem. Czy ktoś to rozumie? Czy ktoś kmini tą bazę tutaj? O Jezu, kamera zaraz na plecy poleci. Myślałam, że on coś nanosi, lakier. No nie poobżarałam do końca, bo tak muszę trochę zmywaczem dojechać, nie? W ogóle nie powinno się tak robić, ale nieważne. Najgorsze jest, wiecie co, jak zacznę i jeden paznokieć dobrze schodzi, to obeżarę tak wszystkie. Dlatego tak teraz nic do was nie mówiłam, tylko musiałam to zrobić, nie? Bo po prostu nie mogłam tego przerwać. Eugenia Gąbka znowu ma coś w świecie. Nie pójdę zmyć, tak będę dłubać, nie? Nie, koniec, koniec, koniec! W tym oto momencie przyszła pora, aby otworzyć kalendarz adwentowy. Numer 2, ale duży! Jakby to Wojtek powiedział, ale duży! Co to jest? Co to? Szczotka! Ale jeszcze ruziowa! Ale fajna! Dużo słyszałam o tych szczotkach, także ciekawe. Ale super sprawa, ekstra, cieszę się bardzo. Ale cukier, no zobaczcie, taka maniunia, no fajna. Oj, bo się rozpłynę. Przyszła również pora na dawkę cukru. O, i numer 2 też już. O. Pepa, 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 pepa. Aha, takie bajery. Aha, no dobra, smacznego. Pomalowałam sobie pazury na czerwono. Taki brokacik tu jest, nie wiem czy widzicie. To nie jest żaden lakier markowy ani nic. To jest takie po prostu, on kosztował 5 zł w sklepie takim, wiecie, w takiej zwykłej ala, no nie drogerii, tylko takim, co macie, takie tanie rzeczy. I byłam u koleżanki i ona pożyczyła mi ten lakier z Avonu, bo miała go dzisiaj na paznokciach. I ja zapomniałam i uwierzycie w to, że ja zmyję zaraz i pomaluję sobie tym, bo mi się tak podobało to. A na czerwony jeszcze przyjdzie czas, spokojnie. Ja wiem, że vlogmas i w ogóle święta to czerwień. Ale no, szarpie mnie to zmieniał. I znowu jest mały falstart. Znaczy nie falstart. Nie mogę znaleźć cyferek. Znalazłam wszystkie literki do tej lampy, a nie mogę znaleźć po prostu cyferek. Ja nie wiem, nogi dostały i wyszły czy co, ale dobra, jest jak jest. Chciałabym bardzo serdecznie przypomnieć moim szanownym widzom, abyście nie zapomnieli, o ile oczywiście macie życzenie, pozostawienia kciuka do góry. Będzie mi niezmiernie miło i zapraszam was na jutrzejszy dzień. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć! W kinie, w Lublinie, ale ciemno, ale fajnie. Wow.